niedzielę o godzinie 9 rano uroczysta msza święta, a po niej tysiące wiernych obejrzało na Telebimie bezpośrednią transmisję mszy kanonizacyjnej z Watykanu. Święty Kościół Boży, już na samym początku papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II i Jana XXIII świętymi. Na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych apostołów Piotra i Pawła, a także naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach i za radą wielu naszych braci w biskupstwie, orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan 23 i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych. W Wadowicach wybuchła wielka radość. W górę poszybowały setki balonów. Bądź uwielbiony Boże za to, że mamy taki wzór. Chcemy go naśladować, tak jak on dąży do świętości. Serca nasze unoszą się wraz z tymi balonami do góry, do nieba. Wszyscy pielgrzymi, którzy są z nami, mieszkańcami Wadowic. Spod pomnika Jana Pawła II wystartował pan Andrzej Urbaniak, ultramaratończyk z Bydgoszczy, który do Watykanu dotrze za miesiąc. 5, 4, 3, 2, 1, start! Panie Bogie! To wszystko w ramach podziękowań za dar kanonizacji. Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Po zakończeniu transmisji z Watykanu na Wadowickim Placu Jana Pawła II odbył się koncert w wykonaniu połączonych orkiestr strażackich. Relacje z tego wydarzenia przedstawimy w osobnym programie. W godzinach popołudniowych koncert Orkiestry Kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Jana Pawła II w Wadowicach i na zakończenie uroczystości kanonizacyjnych koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Graj, aniele, ciszy graj twych strun. Niechaj dotknie smutek mój. Już o wschodzie słońce drży, to nic.
to nadchodzi chłodny świt. Zmęczony jak stróż, anioły tak mają, czekając na cud. I milczą najpewniej z wyroczni prawd, że może być pięknie, bo nie jest aż tak.